Dzień dobry, witajcie moi drodzy, witam nowych, nowych moich oglądaczy, moich widzów. Bardzo się cieszę, że dołączyliście do naszego kanału. Naszego, no jakby nie było, wspólnie go tworzymy. Ja i moi odbiorcy, którzy dzielą się ze mną historiami, swoimi przeżyciami, którzy anonimowo przychodzą do mnie, żeby ze mną porozmawiać. Także zachęcam też do rozmowy, jakby ktoś chciał, żebym go przytulił. Wirtualnie to mogę to zrobić. Pocieszył, czasami zjebał, czasami doradził, czasami wskazał kierunek drogi, ale to wszystko zależy od Was, czy Wy chcecie słuchać. No i co? Na samym początku, żeby nie było. Nagłoszenia parafialne. Zaglądałem do Patronite'a Mam cały czas jednego patrona. Wiem kto to jest. Bardzo dziękuję. Z całego serducha jest to mój patron na Patronajcie. Wy też możecie do tego dołączyć. Eee, jak nie chcecie być Patronajtem, to możecie mnie wesprzeć na Tipli. Moi drodzy, pomóżcie mi kupić nowego laptopa. Teraz yy, jeden film renderowałem 10 godzin i myślałem, że mi się laptop spali, a jakbym się spalił, to straciłbym tam wszystko. Pomożecie? I tak pewnie skończy się tak, że będę musiał prosić Anetkę, żeby mi wzięła na rad. Dobra. Nie to, że biorę was na to <laughs> kurwa Dobra, powaga, siadać. Będziemy opowiadać historię. Chcecie? Chcecie. Ostatnio tam e, moja Staławicka mi napisała pod osta e, tam przed ostatnim filmem, bo teraz się ukazał film. E, e, przed tym filmem się ukazał film z Maciejem. Fajny materiał, żeśmy nakręcili. Zapraszam w ogóle do kontaktu ze mną, jakby ktoś chciał. I. I, 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 ee, a to był list od widza, i e, moja oglądaczka napisała mi czemu taki krótki film. Mówi, to zaraz dostaniesz długi. Już pewnie dostała ten film z Maciejem, a on ma półtorej godziny, nie? Wiedziałem, że ten, że nie powinienem kręcić takich długich filmów, ale to po prostu szło. To szło i co? Miałem przerywać, pauzę zrobić. Zapraszamy do części drugiej. Nie, wy tego nie lubicie. Już przerabialiśmy to, i ktoś mi też tam z boku mówił, ja jakbym zobaczył godzinę film, to bym nawet nie wszedł. To nie wchodź kurwa, nikt cię tu nie prosi. Naprawdę, bo kurczę, ja mówię, ja zbieram te subskrypcje, one tak po malutku rosną, ale ja się cieszę, bo. Ta subskrypcja jest od osoby, która nie daje mi subskrypcji, bo ją żebram. Tylko ta subskrypcja od, jest od osoby, która wróci i oglądnie film. Bo ja widzę, jak filmy się oglądają. Ja wszystko widzę. Tylko gorzej, że na Patronite i na tipli nic nie widzę. Musiałem, no. Bo nie byłbym sobą. No. I pozdrawiam Alicję, moją tą e, terapeutkę, bo e, jest e, moim chyba jednym z najbardziej wiernych widzów. Wszystko ogląda i lubię do niej wysyłać głosówki. No w ogóle z, lubię, lubię z nią rozmawiać, konwersować. Fajnie, fajnie, ma takie poczucie humoru. Mam wrażenie, że przy mnie zaczęła się uśmiechać. Alicja. Dobra, dobra, o! Ktoś ostatnio zaczął się tak śmiać w sklepie, to kobieta się przestraszyła, tutaj w Danii, a mój kumpel mówi, boże, ty się śmiesz jak diabeł. Dobra, e, było, opowiedziałem to, co chciałem, przywitałem się z wami, jak nie to dzień dobry, ale przywitałem się. Przywitałem, przywitałem. Witam tych nowych, witam tych starych, witam tych świeżo dołączonych. I co, zaczynamy moi drodzy? Jest niedziela, wy pewnie jeszcze śpicie, niektórzy jeszcze dogorywają, bo to jest. która? Siódma godzina. Także wstałem specjalnie, żeby nagrać dla was film. Doceniacie to, tak? <ścoughs> ale mam dzisiaj dobry humor, będzie fajna niedziela. Będzie fajna, zaraz mam jeszcze jedną rozmowę. To znaczy, nie zaraz, o 13 mam rozmowę z alkoholikiem w sprawie filmu. Już jaram tym. A później co? Koła do góry, jakiś film zobaczę, ten film obrobię. No dobra, moi drodzy, yy, yy, teraz już na poważnie koniec śmiacia się. Chyba to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Jak nie, to w trakcie filmu pewnie powiem. Chciałbym Wam opowiedzieć. Teraz już. Nie, na poważnie siadajcie. Sprawdzam mikrofon. 10 tysięcy razy muszę to zrobić. Aj kurczę, no. E, chciałbym Wam opowiedzieć w dniu dzisiejszym, e, podzielić się z Wami historią, którą usłyszałem wczoraj. E, zanim doszło do opowiedzenia mi tej historii, e, pani się ze mną skontaktowała. No, już przeszliśmy na ty, bo ja od razu przechodzę na ty bo tak lepiej się rozmawia. No chyba, żeby pani miała z 70 lat, to bym sobie na to nie pozwolił. Albo 40, 60. No dobra, nieważne. Pani się ze mną skontaktowała, tak od słowa do słowa, zaczęła pisać do mnie. Od razu wyczułem, że jest coś nie tak. Mówi, żeby się podzieliła ze mną swoją historią, tam się wahała, ale zadzwoniliśmy do siebie. Dziękuję pani, powiedziała pani. Zośka powiedziała, że jestem bardzo pozytywny. <laughs> no, bo jestem, chyba jestem, nie? Jak to Maciej mówi, trzeba znać swoją wartość. Ja znam swoją wartość, ja znam. Czasami tak, jak to on powiedział, mówi, sarkastycznie mówi, że jestem głupi. Ale dobra, nieważne. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć historię Zosi i Łukasza. Zosia nie pije alkoholu, ale jej partner... Pił alkohol, zaczął pić alkohol, i chciałbym wam opowiedzieć, co on wyrabiał. Wyrabiał, co... co. w ogóle działo się w ich życiu. Zaczynamy. Poznali się w Warszawie, w jakimś klubie. Od tamtego czasu już byli jak papuszki nierozłączki. Zaczęli się spotykać, wiecie, no jak to, nie wiem, ludzie, no zakochali się w sobie. E... No i zaczęli żyć razem, nie? Nie wiem, czy wzięli ślub, czy nie wzięli, już nawet nie bytałem, bo to nie jest istotne w tej historii. Ale po jakimś czasie Zośka miała jechać do Łukasza w odwiedziny do rodziców, a Łukasz do niej mówi, że musi jej coś powiedzieć. Siedli, zaczęli rozmawiać i Łukasz zaczął jej tłumaczyć, że u, niej w rodzinie, u niego w rodzinie ojciec nadużywa alkoholu i rodzice są w separacji, bo tata bił mamę. Często. Używał przemocy rodzinnej. Zosia przyjęła to do wiadomości. No i tak, no, zaczęli dalej żyć wspólnie. On powiedział jej dlatego, że też, że jak będą jechać do tych rodziców, żeby nie była zdziwiona, że tam zaraz, nie wiem, w międzyczasie będzie jakaś awantura. Okej, okay, to był taki, taka jedna taka informacja mm, dla niej. Później, no jak to w życiu, zaczęli żyć razem. Na początku znajomości mówi, że Łukasz nawet nie, nie pił alkoholu, tak sobie pił, uważała, że jak normalny facet tam weekend przyszedł, to piwko wypił z dwa piwka, wiecie, normalnie, funkcjonowali normalnie, wszystko było jak, w, no, 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 w rodzinie. Ale przyszedł czas, kiedy Zosia Zosia za, zaszła w pierwszą ciążę. A jak już Zosia urodziła, to Łukasz coraz bardziej, coraz więcej zaczął pić. Może to, że dziecko się urodziło to go przerastało. Nie wiem, nie wiem, nie, nie jestem Łukaszem. Trudno mi. Powiedzieć. Może z radości pił? Nie wiem. Byśmy musieli zapytać Łukasza, ale myślę, że nie chciałby ze mną przeprowadzić konfrontacji, to znaczy przeprowadzić rozmowy. Bo to się pewnie źle by skończyło dla niego, bo ja już znam całą historię. Pił, pił coraz więcej. I zaczęły się pierwsze awantury w domu. Ale później po jakimś czasie odstawił alkohol, odstawił. I mówi, że drastycznie, wręcz. Zmienił się na. Dwa lata. Jak to ja mówię, wróciły mu chyba fabryczne ustawienia. Rozumiecie? Takim był normalnym człowiekiem. Mówi, że to były dwa lata normalnego męża. A, to byli, byli po ślubie. O. Spędzał z nimi czas. Znaczy z Zośką dośką i córką. Po trzech latach Zosia zaszła znowu po, w ponowną ciążę i urodziła córkę i wtedy już Łukasz Łukasz. Łukasza już chyba e, zaczęło już to przerastać bardzo mocno. Bo pojawiła się, no jakby nie było dwójka dzieci, dwójka dziewczynek. Trzy dziewczynki, trzy dziewczyny w domu. E, to tak. D, d, doszły obowiązki. No, ktoś musiał się zająć przecież e, starszą córką. A on, e, Łukaszek. Łukaszek, tak nazwijmy go zdrobniale. Łukaszek był tak mm, rozpieszczonym dzieckiem, tak go mamusia nauczyła, że podawała mu wszystko pod nosek. Masz Łukaszku. Wiecie, dupeczkę mu pewnie jeszcze podcierała, do któregoś tam rocznika. To znaczy do jakiegoś wieku, jakiego rocznika, co ty gadasz za głupoty znowu. Jak już y, Zosia urodziła, to on przestał się wręcz interesować dziećmi. Jak pojawiła się po prostu druga córka. Dobrze, że Zośka jeszcze miała wspaniałego tatę. Bo tata przyjeżdżał, czyli dziadek i opiekował się, pomagał we wszystkim. też chcę być takim dziadkiem kiedyś. jak patrzę na jak w przyszłość, nie? tylko nie wiem co się wydarzy, tak? nie wiem co będzie jutro, ale chciałbym, marzę o tym, o. ale Zosia, Zosia samosia, e, nie chciała być gorsza i chciała pójść do pracy, po prostu poszła do pracy, bo wiecie, no pojawiło się drugie dziecko, no no, jakby nie było, Łukasz yy, tylko pracował, no, chcieli mieć więcej pieniędzy. Ale Łukasz zaczął pić coraz więcej. Miał taki komfort, o, można to tak nazwać o, fajnie to nazwę miał taki komfort picia. Ponieważ dziadek przyjeżdżał i zajmował się dziećmi, tak. Także Łukaszek leżał, pierdział i śmierdział przed telewizorem z browarem w łapie. Zośka kiedyś wróciła z pracy. I zwróciłam mu uwagę, że czegoś tam nie zrobił. I Łukaszek Łukaszek Łukasz stwierdził, że mm, będzie od tej pory prawdziwym mężczyzną. No i co? i uderzył Zosiem. Z pięści, żeby było bardziej, żeby bardziej bolało. W ten sposób chciał pokazać swoją męskość. Oto bohater. Zośka po tej konfrontacji Miała podbite oko. Mm, mówi, że próbowała to zapudrować, ale się do końca nie dało. Niezłą śliwkę musiała mieć pod okiem. Taki okaz miłości. Poszła na drugi dzień do pracy. I ludzie się jej pytali, co jej się stało. Mówią, Boże, koleżanki, się pytały, Boże, co ci się stało? Co ci się stało w oko? A wiecie, co Zosia powiedziała? Że dostała od córki zabawką, a że ludzie to łyknęli, nie? Bo tak dobrze miała to zapudrowane, bo jakby nie miała zapudrowane, to by widzieli jak to jest mocno podbite. No, a ona powiedziała, że dostała od córki, zabawku. Ale poszła, yy, nie dawało jej to spokoju, no, poszła na policję, zgłosić sprawę, a tam, nie wiem, dzielnicowy, czy pan policjant, nie wiem, nie będę wnikał, powiedział, że może mu założyć sprawę, pójść zrobić tam obdukcję, czy jak to tam się zwał, jak zwał, i założyć mu sprawę cywilną. To jak Zośka miała założyć sprawę cywilną, jak to była przestraszona, biedna kobita. Nikt jej w tym nie pomógł. A. i miała sobie poradzić z tym sama. To trzeba było wziąć za rękę, poprowadzić. To znaczy, nie mówię, że poprowadzić do sądu, ale zająć się tą sprawą. Ale nie, no. Takie czasy. Mówi, że po całym tym incydencie hmm, tym pierwszym uderzeniem w twarz. Nawet jej nie przeprosił. Ale tak jak mi to opowiadała, tak widać było w jej oczach, że była rozczarowana, że, że nawet nie usłyszała słowa przepraszam. Mówi, że co jakiś czas cyklicznie zaczęły się awantury. No, mówi, że nawet już sąsiedzi zaczęli e, e, się interesować, co tam się u nich dzieje, tak. Nawet sąsiadka kiedyś zaczepiła Zośkę na klatce schodowej i się pytała: Zosia, czy u was jest wszystko w porządku? A Zosia odpowiadała: Tak, my się tylko kłócimy. Jest wszystko ok. A wiecie dlaczego? Bo bała się tej niebieskiej karty. Ja muszę kiedyś się wdrożyć w tą niebieską kartę i zobaczyć, jak to jest. <słuch> Mówi, że coraz częściej zaczął ją bić. Kopać. Do tego uderzenia w twarze jeszcze zaczął ją kopać i często podduszać. Tak wiecie, żeby ją zdyscyplinować, zmotywować do dalszego życia z nim. W tym momencie już tego nie wytrzymała, zgłosiła to na policję i jednak założyli mu niebieską kartę. Przychodził pan dzielnicowy sprawdzać zachowanie Łukaszka, i było wszystko ok. Wyobraźcie sobie, nie, nie kurczę, nie znam, to znaczy znam już tą całą sytuację, ale wyobraźcie sobie, że to trwało trzy miesiące. I po trzech miesiącach, bo Łukaszek udawał, że jest, że jest grzecznym chłopcem, że się poprawił. I wyobraźcie sobie, że po trzech miesiącach... Karta niebieska zniknęła, że, 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 że dzielnicowy ściągnął ją z tego głupka Łukaszka. Aż nie wiem, no takie dziwne, to dla mnie nie znam, nie znam się na procedurach niebieskiej karty, może tak jest. Podobno, prawdopodobnie, podobno, tak jak usłyszałem od Zośki, że karta przestała istnieć, bo on się dobrze zachowywał. No ale jak już się Łukasz poprawił, to musiał dostać nagrodę. I w międzyczasie zaczęli współżyć. Ale to tak, wiecie, to teraz tak nie wiem, czy złośliwie to powiedziałem nagrodę tam, nagrodę. No zaczęli po prostu współżyć, tak. Zosia Samosia myślała, że będzie wszystko z powrotem dobrze. Że Łukaszowi wróciły ustawienia fabryczne, jak to powiedziałem. No i zaczęli współżyć. Mówisz, że oczywiście nie było tak, że Łukasz już nie pił, ale pił znowu mniej. Pił mniej. Bynajmniej na tą chwilę. Bo tak można, nie? Wiecie, że tak można. Na chwilę przestać pić mniej, nie? Ale później jak to wróci, to... Pierzdolnie, to... Uff. No, i z tego współżycia co? Trzecia ciąża. Od razu Wam powiem, że już wiem, co urodzi córkę. Ale bliżej rozwiązania Łukaszek znowu zaczął więcej pić. Wyobraźcie sobie, że przestał nawet zajmować się tamtymi dwiema córeczkami. Ee, Zosia, Samosia była w ciąży. Była już w szpitalu, a opiekowała, opiekował się dziećmi dziadek, tata Zośki. Oczywiście, super dziadek. No i mamusia Łukasza. Wyobraźcie sobie, że kiedyś był pijany, a Zośka no, była, wiecie, no, w szpitalu, dzwoni do niej i, i mówi, że córkę boli głowa i się dar, że nie może znaleźć leków, żeby jej dać. Później córeczka się zwymiotowała. Ja już widzę, co tam się działo, nie? Jaki tam był terror w tym mieszkaniu. Córeczka się zwymiotowała, e, z i on znowu zadzwonił do Zośki i mówi, że ten. Zadzwonił do Zośki i mówi, że dlaczego mu nikt nie pomaga. I od tamtej pory tata e, musiał zamieszkać e, z, z nimi. Żeby Łukaszowi pomagać mm. Żeby Łukasz mógł znowu leżeć, pierdzieć i śmierdzieć na kanapie, dobrze, że ten dziadek był, bo on e, pod nieobecność Zosi która była w szpitalu z trzecią córką w ciąży Strasznie musztrował dzieci. Zachowywał się jak jakiś dyktator, mordedar. Tresował można powiedzieć. Te dzieciaki. Zośka wróciła do domu, urodziła się. Córa następna. Łukasz. Stawał się powoli potworem. Mówi, że nie mogła patrzeć, jak on próbuje wychowywać nasze córki. 2 i 5 lat. Wyobraźcie sobie: kiedyś poszli w trójkę na spacer: Zosia, młoda 2 lata, druga piątka. 5 lat i mała w wózku i ta dwuletnia jechała na hulajnodze coś tam jej się nie spodobało zaczęła uciekać a Łukasz zaczął ją gonić dogonił ją zbił zabrał dziecku hulajnogę i poszedł do domu zostawił ich na spacerze taki spacer rodzinny Taki tam podaję Wam jeden z takich epizodów życiowych. No patrzy się cały czas na ten mikrofon, czy mi się nie wyłączy, normalnie to jest chore. O i dobrze. Takie sytuacje były coraz częściej. Zośka zapierdzielała, a on leżał. Śmierdział i pachniał. Chodził do pracy. Wyobraźcie sobie, że później już zmienił taką jedną pracę, bo w jednej takiej pracy był, gdzie, gdzie badali go alkomatem, wszystkich badali alkomatem, to tak uważał, ee, do której godziny pije i tp, i tp, nie? A później zmienił pracę, gdzie indziej pracował. To szybko się na nim poznali. I wyobraźcie sobie, on musiał być też takim gburem, hamem, że go w pracy ludzie już nawet nie lubili, lubieli, poprawcie mnie, czy dobrze mówię? Nie był lubianym człowiekiem, bo mu przyklejali puszki do ten do szafki po piwie. I robili to coraz częściej. Nawet y, y, jego współpracownicy, czy tam koledzy z pracy, mieli go już dość. Bo czuli od niego alkohol, bo sobie za dużo pozwalał. To był, wiecie, już mega zaawansowany alkoholik. I mówi, że odkąd y, Zośka wspomina. Że odkąd mała się urodziła, trzecia córeczka mówi: kopanie, bicie, duszenie było coraz strzęssze. On był tak do niej agresywny, że ona się obawiała, że on ją zabije. Nie wytrzymała i założyła mu znowu niebieską kartę. Nie wiem, czy to tak jest, ale widocznie tak jest, bo przecież kobieta se tego nie wyssała z palca. Mówi, że któregoś dnia hmm, wrócimy jeszcze do tej karty. Mówi, że któregoś dnia hmm, wrócił szybciej z pracy. Ono mówi, o co ty tu robisz? Bo ona już była na tym macierzyńskim, zajmowała się tą trzecią córką. On mówi, o, źle się czuje. A on miał w ten sam dzień jechać do tego, do lekarza z jedną z córek. I ona mówi, że już się zdenerwowała, bo widziała, że on już jest pijany. I nie wytrzymała. I była ponowna awantura, ale wtedy już ją tak pobił, że zalała się krwią. Mówi, że uciekła do rodziców, zrobiła obdukcję. Ale minęły dwa tygodnie od tej awantury i wyobraźcie sobie, nie wiem, czy to on miał taki dar przekonywania, czy jak, że ona wróciła do niego do domu. A ja tak zapytałem do niej, jej. Mówię, Zośka, dlaczego ty wróciłaś do domu? Dlaczego ty wróciłaś do niego? Jak już byłaś u rodziców. Yy, te pobicia były coraz częstsze. poduszania, kurcze, no to tam była taka akcja w, dołu, w domu. Te, wszyscy, te wszystkie, no te dzieciaki na to patrzały. Ona mówi, że nie wie. Była chyba nienormalna. Uzależniona od niego. Ale jeszcze Łukasz w międzyczasie cały czas jej wmawiał: Przecież ty sobie nie poradzisz bez mnie. Jak ty sobie poradzisz, kobieto, bezemnie? mnie? Przecież sobie nie poradzisz. No. Ja pamiętam takie e, z własnego doświadczenia też, naprawdę brzydzę się tym. Na pewno przy niejednej, na pewno były takie sytuacje, że ja, e, jak Aneta na przykład mówiła, e, ja się wyprowadzę, to ja też e, mówiłem, a gdzie ty pójdziesz? Albo ty się wyprowadź, a ja mówiłem, jak mam się wyprowadzić? Jak te mieszkanie wynajmujemy od mojego dobrego Ziomka? To przecież ty się szybciej wyprowadzisz, czy takie pierdolenie, kurwa. Dlatego ja uważam, że Aneta by mm, poszła, to by sobie poradziła, no, by musiała sobie poradzić, no. Wracałem, wróćmy już do Zosi, nie? To jest chore. Takie wmawianie wam, kobiety, że jesteście słabe, że sobie nie poradzicie. Gówno prawda! Ja też mówiąc takie słowa, bo na pewno je mówiłem, nie miałem racji. Byłem zachlaną pałą, która myślała, że zwojuje cały świat. Nie słuchajcie się. Także Zosia Samosia wróciła do Łukasza. Dzielnicowy zaczął działać konkretniej, zgłaszał Łukasza. Nominował go do wytrzeźwienia. Czyli e, Łukasz dostał nominację dla przymusowy odwyk, nigdy tam chyba nie trafił. E, Łukasz się nawet do niego nie stawiał, jak się stawiał do dzielnicowego, to czasami po pijaku, ale coś w tym też jest, bo znam taką historię chłopaka, tu, o którego też mama tam walczyła, też miał taką przeszłość i też miał. Do, taki niedozór, tylko e, przymusowe leczenie. No i co? Nie wiem, czy do tej pory też tam trafił. Mm. Niby nadszedł ten dzień. Mama się tak cieszyła, że zabiorą syna, że może coś wreszcie z niego będzie, bo jest kawał diabła i alkoholika, że go tam wyleczą. I co? Przyjechał ktoś po niego, kazał. Nie, bo, bo tych tak ludzi trzeba jechać zabrać za mordę. Nie wiem, może w tej sytuacji teraz, może te czasy się zmieniły, może teraz. E, tylko, że to jest świeża sprawa. E, może e, wywołamy do odpowiedzi Alicję. Może Alicja nam w komentarzu coś napisze na ten temat. Jak to jest? Czy tak można, bo w końcu Alicja siedzisz w tym środowisku? Wywołuje cię do o, odpowiedzi. Czy można załatwić komuś przymusowe leczenie i czy to działa w naszym kraju? Czy po prostu to nie ma sensu? Proszę odpowiedz mi na to pytanie. Zaczęły przychodzić kobiety z opieki społecznej w sprawie Łukasza, bo do Zośki Dwożki samożki nic nie miały, bo widziały, jak jest y, czysto w mieszkanku, jak dzieciaki są za ten, dzieciaki, dziewczynki są zadbane, po prostu dbała. Mama dbała i próbowała chronić swoje dzieci przed y, tym oprawcą. Mogę go tak nazwać, no oprawcą. Wzorowym tatą. Mówi, że zaczęła się zastanawiać że jak będzie dalej z Łukaszem, to zaraz zabiorą jej dzieci. Tak już zaczęła się bać tego wszystkiego. Mówisz, że później, po jakimś tam czasie, że nawet mimo wszystko, że przychodził w dzielnicowy, Łukasz wrócił do swojej ulubionej dyscypliny i bił dalej Zosia. Mówi, że taki był też incydent w jej życiu, że w międzyczasie zginęła jej koleżanka, że jej partner ją udusił i wywiózł z worku do lasu, czy coś takiego. Mówi, że bardzo głośna sprawa była. I mówi, że zaczęła się zastanawiać nad swoim życiem, że ona też tak może skończyć. Mówi, że zaczęła się bać i chciała odejść. Ale Łukasz. Miał dar przekonywania. Poprosił ją o jeszcze kolejną szansę. Ale jego picie się nie zmieniło. Nawet często siadał za kierownicę. Po pijaku. Później w ogóle po tej całej... Historii zaraz jeszcze ją dokończę. Okazało się, że też miał jakieś kochanki. No, taki wzór facet. I nadszedł taki mały przełom w życiu. Wyobraźcie sobie, że pojechali kiedyś yy, rodzinnie na grilla. Łukaszek, no co, no, no jak to grill, no kurczę, chyba normalne. Ja to kiedyś też powiedziałem, nie, no, że, no jak grill bez alkoholu. Łukasz zaczął pić. Pojechali z trójką dzieci, nie. I jedną z córek zaczęła boleć głowa. I Zośka mówi, że wracajmy do domu. A Łukasz powiedział, że nie, że on skończy grilla i wtedy wrócą. Także musieli czekać, aż Łukasz zerze kiełbasę, ochleje się piwska, i w międzyczasie nie wiem, co on robił, ganiał kaczki, czy kopał te kaczki, czy bił, nie wiem. Wariat jakiś. Podobno dzieciaki do tej pory to wspominają, co on robił tam tym kaczką. Że bił się z kaczkami. Nie wiem. Jak już y, Łukasz się zdecydował jechać do domu, a byli samochodem, Zosia samosia siadła za ten, za kierownicę i chciała jechać do domu. On siedział z y, córkami z tyłu. Dwiema, tak, no dwiema, no. Jedna musiała siedzieć z przodu, nie wnikam. I wyobraźcie sobie, że Łukasz już za nią ruszyli, on już sobie nie dawał rady i mordę za to urzeć. I stał się bardzo agresywny. Zośka wysiadła z samochodu, bo już była przestraszona. I chciała pójść z dziećmi na taksówkę. W pewnym momencie mówi, on nas dogonił samochodem, wysiadł z auta, rzucił się na Zosię i zaczął ją dusić. Ewidentnie chciał ją udusić. Wyobraźcie sobie, że e, gdzieś tam Dalej, dalej, dalej szli ludzie, Oni, o Zosia bardzo krzyczała pomocy i nawet nie podeszli do nich. Ale w pewnym momencie zaczęły krzyczeć też dziewczynki. Przerażone. Żeby przestał dusić mamę, żeby przestał robić jej krzywdę. E. Na szczęście w pewnym momencie on się przestraszył, wsiadł do samochodu i odjechał. Wyobraźcie sobie, że dusił mamę na oczach pięcioletniej, trzyletniej, no i rocznej. Ta roczna to nic nie pamięta. Ale patrzały na to dzieciaki, które miały 5 lat i 3 lata. Łukasz był i uważam, jest. Dla, ci, dla tych dzieci, jak taki pieprzony nowotwór, uważam, że on powinien w ogóle zniknąć z ich życia. To był ten moment, w którym e, Zośka już się tak przestraszyła. I powiedziała dość. Jeszcze mi to powtórzyła, że to było to też przez to, bo ja mówię, dlaczego tak długo siedziałaś z tym tyranem? Przecież on mógł cię zabić. I znowu ona to powtórzyła. W tym wszystkim było ważne, że on cały czas mi wmawiał, że bez niego sobie nie poradzę i tak dalej. Mieszkała przez jakiś czas z rodzicami ale już na tą chwilę mieszka sama, wynajmuje mieszkanie i sobie poradziła. Wróciła do pracy wiem gdzie pracuje ma bardzo fajną pracę Koniec tej historii jest taki, że no jakby nie było, jest taki mały happy end, bo trochę, trochę mi się wydaje, że zrył, zrył psychę tym dzieciaką. Na szczęście nie zamordował e, Zosi. Mm. Wyobraźcie sobie, jeszcze jest coś takiego, że on dopiero po dwóch latach z powrotem zainteresował coś się dziećmi i od czasu do czasu przyjeżdża, ale spotkania są u Zosi rodziców, bo gdzieś tam ktoś mu opowiadał jakiejś pani w opiece, że powinien tak zrobić. Nie wiem, ktoś mu to doradził. Oczywiście jest wzorowym ojcem, gówno prawda, nie jest wzorowym ojcem. E, nawet e, podczas naszego kręcenia filmu odmówił przyjazdu do dzieci, bo mówi, że źle się czuje. Biedny zachorował pewnie grypę ma. Żołądkową. Oby ją taką do końca życia miał. I skibla nie szedł. E, ale. Plan jest taki, że Zośka pomału, pomału idzie do celu i realizuje swój plan, żeby go pozbawić praw rodzicielskich. Bo ja mówię, że nie wiem, czy będziemy razem utrzymywać ze sobą kontakt. Pewnie nie będziemy, bo tak ludzie do mnie przychodzą i odchodzą, a to ja naprawdę, ja bym na głowę już dostał, jakbym z tyloma ludźmi miał pisać codziennie i tak dostaję dużo wiadomości, ale jakoś sobie z tym radzę. Ale mówiłem, mi, że chciałbym kiedyś usłyszeć, żeby mi powiedziała. Tak Wojtek, zrobiłam to. On nie ma żadnych praw. Wyobraźcie sobie, nawet jak nie płacił alimentów, to on do niej, iść do komornika. Wiecie, taki głupio, głupio mądry. Zresztą moje zdanie na temat alimentiarzy znacie. Także mój drogi widzu, Czy też chcesz być Łukaszem? Może nie tak dosłownie, bo nie, nie dusisz żony, nie bijesz, ale czy też chcesz psuć to, co stworzyłeś? Czy chcesz rozwalać od środka swoją rodzinę? Czy chcesz, żeby dzieci patrzały, jak leżysz, śmierdzisz, pierdzisz? Bo dużo jest takich przypadków, a pewnie oglądasz teraz ten mój film. Ja się zmieniłem. Ty też możesz. Ja zmieniłem się w wieku 40 lat. Nigdy nie jest na to za późno. Ja będę wam to powtarzał do skutku. Życie mamy jedno. A czym te nasze dzieci są winne? Dlaczego one mają patrzeć na coś takiego? A czym te żony są winne, które rodziły nam dzieci, które noszą dzieciaki pod własnymi serduchami? To co? Wstaniesz z kanapy? Pójdziesz przytulisz żonę? Pójdziesz na odwyk? Pójdziesz do terapeuty? Pójdziesz do grupy wsparcia? Zadzwonisz do mnie? Nie bądź taki jak Łukasz. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że mnie wspieracie. Dostaję dużo pozytywnych komentarzy. Zapraszam do kontaktu na mojego Messengera. Wojciech Słupczewski, jakbyście chcieli pogadać na e, tego Facebooka. No, i jakbyście chcieli napisać do mnie wiadomość na maila igawiktor 12 Chociaż tam jest podany w, w zakładkach, tam jest podany smak Nowogorzyca, gmail, coś tam, coś tam. Ale ja wolę, żebyście pisali do mnie na igaviktor12 wp.pl. Pozdrawiam i dziękuję, że jesteście ze mną.